Jadeit, kamień szczęścia i harmonii. Jadeit jest kamieniem charakterystycznym dla kultury chińskiej, gdzie od zamierzchłych czasów jest symbolem władzy, uznania i fortuny. Jest kamieniem pomocnym w podejmowaniu trafnych, szybkich decyzji podczas transakcji handlowych. Pomaga również doskonale się targować. Dlatego też już dawni kupcy trzymali jadeit w ręce podczas prowadzenia negocjacji handlowych, by uzyskać korzystniejsze dla siebie warunki. Również obecnie poleca się ten kamień biznesmenom, a zwłaszcza handlowcom. Majowie traktowali jadeit jako silnie działający talizman, zapewniający dobrobyt, szczęście i dobre pożycie małżeńskie. Co ciekawe, umieszczali także jadeitowe koraliki w ustach zmarłych, wierząc, że dadzą im one namiastkę serca po drugiej stronie. Chińczycy uważali jadeit za symbol władzy i fortuny, który pomaga utrzymać przy sobie pieniądze. Ten magiczny kamień w Chinach uchodzi za symbol nieśmiertelności. Na Zachodzie natomiast jest utożsamiany ze spokojem i relaksem. Minerał ten dostarcza sporo wiedzy i mocy, a jego posiadacz może cieszyć się czystymi myślami i długim życiem. Jadeit, formując się długo we wnętrzu ziemi, kumuluje w sobie potężną energię. Występuje w różnych barwach, dzięki czemu jest szczególnie wdzięcznym kamieniem wykorzystywanym w wyrobach jubilerskich. Występuje w kolorze zielonym, niebieskim, pomarańczowym, brązowym, różowym, kremowym, białym, fioletowym, czerwonym, perłowym, szarym i czarnym. Niekiedy kolory mogą się między sobą mieszać, tworząc ciekawe wzory. Największym i najbardziej cenionym dostawcą jadeitu jest Birma. Od ponad 200 lat zaopatruje Chiny przepiękny jadeit cesarski. Kamień ten został także odkryty w Gwatemali, Chinach, Japonii, we Włoszech oraz w Kalifornii. Co ciekawe, z kopalni jadeitu słynie także Polska. Kamień ten wydobywa się w wiosce Tompadła na Dolnym Śląsku. Jadeit zaraz za kryształem górskim jest ulubionym kamieniem bioterapeutów, którzy wykorzystują jego energię przy zabiegach. Jadeit jest przede wszystkim amuletem przeciwko złej energii, złym czarom i urokom. Polecany jest osobom cierpiącym na depresję, ponieważ poprawia nastrój, zapewnia szczęście, odgania złe myśli. Równoważy cały organizm, przywraca harmonię, odpręża nerwy. Jako amulet powinien być noszony bezpośrednio przy ciele, w postaci bransoletek z kamieni naturalnych lub naszyjników. Poza dobrą energią ma również zatrzymywać przy nas pieniądze, zapewniając dobrobyt i długie, szczęśliwe życie. Różnym kolorom jadeitu przypisuje się też nieco zróżnicowane właściwości. Jadeit zielony zwiększa wiarę w siebie i sprzyja samorealizacji. Jest też nazywany kamieniem śnienia. Trzymając go w nocy pod poduszką, można uzyskać sny pełne podpowiedzi. Dawni kupcy trzymali zielony jadeit w dłoni podczas negocjacji. Pomaga on przy podejmowaniu decyzji biznesowych oraz w trakcie negocjacji. Dlatego jest kamieniem polecanym osobom prowadzącym firmę oraz handlowcom. Jadeit brzoskwiniowy w kulturze chińskiej symbolizuje fortunę, długowieczność oraz radość życia. Oliwkowy jest połączeniem właściwości jadeitu zielonego oraz żółtego. Stosuje się go, gdy przechodzimy emocjonalną transformację i wchodzimy na wyższy etap rozwoju. Jest kamieniem polecanym, gdy potrzebujemy większego zrozumienia. Dodaje on siły i wytrwałości, jest dobrym amuletem do osiągania celów długoterminowych i wymagających dużego wysiłku oraz nakładu pracy. Jadeit czarny jest kamieniem ochronnym na poziomie fizycznym oraz duchowym. Często zabierany jest jako amulet w podróży. Służy również do oczyszczania z negatywnych wzorców oraz destrukcyjnych emocji, takich jak gniew, lęk, zazdrość czy nienawiść. Jadeit niebieski nazywany jest kamieniem filozoficznym. Jego energia pomaga spokojniej spojrzeć na świat i stłumić w sobie nadmierny gniew. Jadeit, tak jak i inne kamienie, posiada właściwości lecznicze.
Kurację jadeitem wykonuje się na bóle kręgosłupa, bioder, na chore korzonki i kolki nerkowe. W przypadku tych dolegliwości kładzie się koraliki lub figurki jadeitowe lub po prostu małe kawałki kamienia na chore miejsca. Należy umieścić je także na splocie słonecznym, co wzmocni i przyspieszy ich działanie. Podczas bóli kręgosłupa lędźwiowego wszyj jadeit w pasek materiału i noś na ciele przez cały dzień. Jadeit sprawdzi się także na niepłodność. W przypadku tej dolegliwości warto nosić go na drugim czakramie, nieco powyżej wzgórka łonowego pod pępkiem. Przyklej kamień plastrem lub przyszyj go do materiału. Ważne, by dotykał skóry. W razie zajścia w ciążę nie warto od razu rezygnować z jadeitu. Jego noszenie złagodzi bóle porodowe i zapewni spokój przyszłej mamie. Na złagodzenie skutku grypy, znajdując się w pozycji leżącej, połóż 7 małych jadeitów na 7 czakr. Umieść kamyki w okolicy kości ogonowej, pod pępkiem, pośrodku klatki piersiowej, w okolicach serca, na splocie słonecznym, u podstawy szyi oraz na środku czoła i czubku głowy. Twoje samopoczucie powinno się poprawić już po 25 minutach. Po wszystkim koniecznie dokładnie umyj i wysusz kamienie, najlepiej w naturalnym świetle. Całość powtarzaj 3 razy w ciągu dnia. A jeśli cierpisz na ogólne osłabienie, umieść jadeit w okolicach pępka bądź pod kością ogonową. Jak rozpoznać jadeit? Jadeit jest bliźniaczo podobny do nefrytu. Ich właściwego rozróżnienia dokonał Alexis Damour, francuski badacz, który zrobił to dopiero w XIX wieku. To właśnie od tej pory jadeit i nefryt uważane są za 2 oddzielne minerały. Okazuje się, że zarówno jadeit, jak i nefryt posiadają bardzo podobne właściwości. Prócz zbliżonej budowy składają się z połączonych ze sobą kryształów. Oba kamienie powstają pod wpływem wysokiego ciśnienia krzemianami glinu. Jednakże jadeit charakteryzuje się o wiele bardziej intensywną zieloną barwą. W dodatku połysk nefrytu jest tłusty, jadeitu zaś szklisty. Nefryt cechuje budowa wykonana ze zrośniętych włókien aktynolitu, powodująca jego zwięzłość i spójność, nadająca kamieniowi wytrzymałość mocniejszą od stali. Co prawda nefryt bywa przeświecający, jednak zdecydowanie częściej pojawia się w wersji nieprzeźroczystej. Raz jest jednolity i gładko zabarwiony, innym razem można znaleźć go w odmianie plamistej, żyłkowej lub marmurkowej. Często daje optyczny efekt kociego oka. Jadeit może być wykonany z więcej niż jednego minerału. Zrobiony z 2 składników, jest rzadszy i kosztowniejszy. Większość jadeitów pochodzi z Birmy i mimo, że można odnaleźć je także w innych miejscach, ich jakość jest zdecydowanie gorsza od tych birmańskich. Nefryt występuje na wszystkich kontynentach na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jadeit ciężko zniszczyć. Jest to jeden z najtwardszych minerałów na Ziemi. Dla przykładu, diament posiada 10 stopni w twardości w skali Mosza. Jadeit zaś 7, a nefryt 6,5. Nefryt nie wytrzymuje wysokiego polerowania. Silnie błyszczący połysk to zdecydowana domena jadeitu. Jego półprzezroczyste kawałki są warte więcej niż bezbarwne. Jadeit jest przypisywany osobom spod znaku barana, ryb, raka oraz wagi. Jak pielęgnować jadeit? Jako że jadeit, formując się we wnętrzu ziemi, właśnie z niej czerpie swą niezwykłą i potężną energię, najlepiej oczyszczać go i ładować, zakopując w ziemi. Czas, na jaki należy go w niej pozostawić, zależy od intensywności jego używania. Generalnie zabieg taki powinien trwać dobę. Po wyjęciu można go opłukać pod bieżącą wodą.